Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Forza Horizon 3. No i jak widzicie, jestem już przygotowany na kolejne zawody, które sobie rozegramy nową klasą samochodów. Jak widzicie, wcześniej tę furę miałem okazję wam pokazać w zupełnie innym malowaniu, zupełnie niestuningowaną. Dzisiaj przygotowałem sobie ten wozik, ale co się okazało? Mamy kolejne, jak widzicie, ukryte auto do odnalezienia. Muszę wam powiedzieć, że po pierwsze tych aut prawdopodobnie jest nieco więcej w ogóle w grze. Wydaje mi się, że wcześniej było 10 aut, teraz jest ich 15. Jeśli się mylę i w Forzie Horizon 2 było też 15 zaginionych furek, to poprawcie mnie po prostu w komentarzach. Natomiast ja tutaj postaram się poszukać jakąś kolejną miejscówkę. Tutaj coś jest ciekawego. O, proszę! I na sam początek już odnalazłem. No nieźle. I one też, jak widzicie, zdecydowanie szybciej nam się pojawiają. Ciągle gdzieś jakieś informacje o zagubionych autach dostajemy. No nie wierzę. Kolejna V8-ka. 73 Falcon XB, 5.8 liter V8, main force patrol interceptor, fuel injected suicide machine. You might have to give me a minute. Wcześniej, jak widzieliście, musieliśmy spore postępy fabularne zrobić w Forzie Horizon 2, żeby zdobyć właśnie któreś z kolejnych zaginionych aut, a raczej informacji dostawaliśmy o kolejnych zaginionych autach. W tym przypadku, w przypadku Forzy Horizon 3, dostajemy tych informacji naprawdę mnóstwo. Tak więc... Słuchajcie, nie pozostaje nam nic chyba innego, jak się cieszyć z tego powodu, że tych furek zaginionych jest coraz więcej. Za friko są one naprawiane i będziemy się w jakichś zawodach potem mogli właśnie nimi ścigać. A tymczasem lecimy sobie na pierwsze zawody. Chciałbym zdobyć troszkę kasiory tutaj, aby móc pobawić się jakąś fajną Dakarówką, a nie tylko takim przeciętnym wozem, którym, szczerze powiedziawszy, w Forzie Horizon 2 strasznie słabo mi się jeździło. Tak więc odpowiednio sobie też przed odcinkiem ten wozik przygotowałem i mam nadzieję, że wrażenia będą troszeczkę lepsze niż w Forzie Horizon 2. Mam 380 tysięcy kredytów, a potrzebne jest niestety minimum 500, gdzieś tam około 800 przydałoby się, żeby kupić jakiś inny wóz. No zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Fajnie by było sobie jakąś Dakarówkę kupić, albo tego Forda na przykład, albo miniacza, albo ten wóz, z którym się ścigaliśmy z motorówkami. Chociaż z tego, co pamiętam, to chyba najlepiej mi się jeździło tym miniaczem dakarowym w Forzie Horizon 2 z tych wszystkich furek, tak więc wystarczyłoby 500 tysięcy kredytów, żebym mógł sobie go zakupić. No, oczywiście stuningować też przy okazji. Ale kto wie, być może ten wóz, z którym aktualnie jadę, spisze się w miarę okej. I wozu nie trzeba będzie zmieniać, ten Fordzik też jest naprawdę niesamowity. No jak tym wozem można się rozpędzać do zawrotnych prędkości, to... O, w ogóle, swoją drogą, o tym wam jeszcze nie mówiłem. Nie wiem, czy słyszeliście, być może tak, ale ten wóz, który jedzie przede mną, to jest wóz z Halo. Jeśli mamy w swojej kolekcji, którą jest z części Halo, chyba kolekcję wystarczy mieć, albo Halo 5, i wtedy będziemy mogli sobie za fliko pobrać właśnie ten wozik. Co ciekawe, ja mam zarówno Halo 5, jak i kolekcję Halo Remastera, a nie widziałem w ogóle, żebym mógł sobie ten wóz kupić. A to jest ciekawa sprawa. Chciałbym wam go też tutaj pokazać w jakimś odcinku. Ponoć jest niezły w terenie. Aj, kurde, myślałem tutaj... Chyba ślepny już, kurczę, myślałem, że te drzewo omijam. Naprawdę, byłem pewien, że te drzewo jest ominięte przeze mnie. A tu jebs i koniec. No muszę wam powiedzieć, że jak przerobiłem sobie tą furkę, to zdecydowanie się nią lepiej jeździ niż w Forza Horizon 2. Nie ma co narzekać. W sumie jak już opiąłem prowadzenie, to mogę sobie przełączyć na pierwszą osobę. Tak ten wozik wygląda, jak widzicie.
O, goni mnie. W ogóle czekajcie, ja wam może je te autko zaprezentuję tutaj, bo z tego co też widziałem, wiecie co? Zauważyłem, że strasznie na duże odległości możemy kamerę gdzieś tutaj sobie przemieszczać. Nie ma jakichś większych ograniczeń, zwróćcie uwagę. Tutaj oczywiście koleś, znaczy driver tego kolesia ma autko przerobione. To nie jest seryjne z tego co się orientuję. Tak więc zwróćcie uwagę, tak to wygląda. Jestem ciekaw właśnie jak tutaj z mocą tego wozu, jak z amortyzacją. Wydaje mi się, że w terenie może być to naprawdę fajny wozik. Tylko musiałbym się dowiedzieć właśnie jak go zdobyć, bo nie wiem czy przychodzi jakiś kodzik w wiadomości prywatnej od Microsoftu i będzie ten wóz można sobie pobrać. No nie wiem jak to. Jak macie informacje jakieś jak go zdobyć, to dajcie znać w komentarzach, a pokażę wam w jakimś kolejnym odcinku. Okej, okay. I tym razem pierwsze miejsce. Jestem ciekaw ile będzie gotówki tutaj wpadało za takie wyścigi. Mam nadzieję, że szybko się uda coś konkretnego uzbierać, albo żeby wpadły nam jakieś fajne nagrody z loterii. To by też było fajną sprawą, gdyby gdzieś tam wpadało dosyć więcej kasiorki niż do tej pory. 2 miliony musimy albo tworzyć nowy festiwal. No będzie co robić, bez dwóch zdań. To nie ulega wątpliwości. Może pojedziemy sobie teraz tak dla odróżnienia jakąś pokazówkę wykonać. O! Nowy poziom zdobyty. Uwaga. Fak, 15 tysięcy. No malutko. Zdecydowanie. Tutaj coś mamy, natomiast jeszcze tutaj widziałem, że jest strasznie dużo tutaj zawodów do rozegrania. Wiecie co, ja sobie tutaj ustawię trasę i przy okazji pośmigamy sobie tym wozem tutaj po różnych bezdrożach, ponabijamy jakieś punkty za skakanie po sawannie, za drift, za wszystko, żeby też tych punktów troszkę wpadło, abym mógł sobie też rozwinąć tutaj troszeczkę te umiejętności, żeby więcej punktów wpadało. Jak mówiłem, najlepszą opcją jest albo drift, zrobienie sobie furki pod drift. I jak naprawdę będziemy mieć fajną moc auta, fajny projekt. Ja na przykład miałem niesamowity projekt w Forza Horizon 2 swojego driftowozu i postaram się wam go pokazać, jak tylko nową miejscówkę odblokujemy. No to muszę wam powiedzieć, że punktów to nabijałem w cholerę. Naprawdę, tyle co ja punktów nabijałem w drifcie, to było ciężko ogarnąć. No i też właśnie drugim sposobem jest to, aby tutaj płodzić sobie po jakichś górkach. Jest tego sporo jak widzicie, tego terenu, gdzie tam można sobie poskakać tymi wozami. Wtedy też łatwo te punkty wpadają, dzięki czemu postać możemy sobie rozwijać. Dobra, jesteśmy na miejscu. Nawet nie spodziewałem się, że tak szybko tutaj dojedziemy. Mistrzostwa wyścig pokazowy sobie rozegramy. A, tutaj już innym wozem będę musiał jechać. A zobaczymy jakie inne mógłbym tutaj sobie też kupić. A tak żeby też nie była cena przesadna, żebym też nie wiadomo ile nie stracił. $80 000. Dobra, weźmiemy sobie, kupimy ten wozik. Ktoś mi kiedyś pisał w pierwszych odcinkach, że jego ulubionym wozem z tych, które pokazywałem właśnie jest tutaj ten Jeep. Chyba nie będę też malował go. Gdzie jest Nemo? Nie będę go też chyba malował, powiem wam, bo też taki policyjny. Nie, wydaje mi się, że jakichś ciekawych projektów nie ma, więc pojedziemy sobie po prostu seryjnym, takim wiśniowym. Wow, kurde, ale to ma naprawdę zryw tutaj. Aż mnie jakiś skubaniec atakuje. Fajne są te wozy, podobają mi się te SUVy. Natomiast, tak jak z tym gadaliśmy sobie z widzami tam wspólnie na Facebooku, takie autka to raczej dla osób starszych. My jeszcze jesteśmy piękni i młodzi. I możemy nacieszyć się jakimiś osobówkami. SUVy to się będzie kupowało po 40. Już będzie kryzys wieku średniego, a będzie się chciało mieć coś dużego.
Jakkolwiek to zabrzmiało teraz. Jest X5. Kurczę, wiecie co, powiem wam, że ostatnio nie wiem, czy jakieś promocje były, czy co, ale strasznie dużo X5 i X6 jeździ po Wrocławiu, tych najnowszych. Zawsze, kurczę, jak widzimy z Karoliną, to się nie możemy napatrzeć. X5 mi się podoba właśnie, ale nie wszystkie modele, te pierwsze mi się nie podobały. Mi tam się chyba podobają od 2013 roku X5. Kurde, no to Jeep nie daje rady tutaj w tych warunkach, trzeba dać siebie, o, w końcu będą jakieś skoki konkretniejsze, takie jak, chociaż chyba nie. A nie, jednak jest, dobra, gonimy. Może włączę tą kamerę. Czy ktoś mi mówił, no Jodzi, zawsze jak mówisz, że włączasz tą kamerę i się bardziej będziesz mógł teraz skupić na wyścigu, ci zawsze coś nie wychodzi. No zobaczymy, może, nie, może tym razem będzie inaczej. Ale tutaj zawód konkretny. Ej, no jak chciałbym to wygrać, gdzie wstyd jak nie wygram. O, kolejna skocznia. A, skubańcy omijają. Oszuści jedni. A ja za nimi. Dobra, ich szósteczka wyprzedzona. Teraz trzeba się skupić. Ale zrobimy sobie, będę spadł teraz tutaj kamerę, czy gdzieś tam mnie nie wyprzedzają. No bo jak już wiecie, mam złoto zdobyte, nie, no to mam spokój z tymi zawodami. A jak nie zdobędę, no to potem trzeba będzie to ponawiać wszystko. I po co to komu? Jak tych zawodów jest tak dużo, że będzie co robić przez najbliższy. O, ale mnie tutaj ich szóstka prawie, kurde, wyeliminowała z pierwszego miejsca. Tam widzę, że X5 zawiesiła się na jakimś traktorze chyba. Przyrżnęła nieźle. W ogóle te niektóre malowania, jakieś papugi, kurde, tam wcześniej widziałem ryba z Gdzie jest Nemo. Ludzie to mają pomysły. Jakieś może fajne by tutaj stworzyli malowania takie bardziej, żeby te auta przypominały jakieś wozy rajdowe, jakieś właśnie wozy, powiedzmy to, z jakichś zawodów. Tam jest sporo logotypów, żeby te wozy przypominały bardziej auta sportowe. To tworzą jakieś papugi wymyślne i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wyścigi pokazowe mam wszystkie rozegrane. Tutaj też. Tutaj jest sporo, kurde. Ja tutaj jadę, wiecie co? Tutaj sobie przejedziemy. I może przeskipuję, żeby też nie marnować czasu na drogę. A już będziemy na miejscu, zobaczymy sobie tutaj ciekawego. O, tutaj pojedziemy do tego miejsca dokładnie. Zobaczymy, co ta gra nam tutaj serwuje. Bo sporo tych zawodów tutaj, jak widzicie, się pojawiło. Tak więc za chwilę tam będę z wami już na miejscu. No dobra, jak widzicie, dojeżdżamy. To jest, że pełno takich słupów elektrycznych. Co my tutaj ciekawego mamy do ogrania? O, proszę! Audica i to RS-ka przy okazji, tak więc dosyć fajne urozmaicenie w dzisiejszym odcinku. Wybierz się w podróż samochodem Audi RS4 i znajdź różowe jeziora. Właśnie, ktoś mnie pytał o to, czy pokażę różowe jeziora. I pierwsza moja myśl była taka, jakie różowe jeziora? A chodzi oczywiście o to. A tutaj ktoś to sobie wypaczył. Ja tutaj jeszcze nawet nie byłem nigdy, tak więc pojedziemy tam i zobaczymy. Mamy RS-kę do dyspozycji, tak więc śmigamy. Po torach, co tam? Poziom średni, więc tutaj problemu to raczej nie powinno stanowić. O co z tymi jeziorami chodzi? Czy one tylko na mapie są różowe? Fuck, beczka, dziesiąta. O, no dalej, dalej, dalej. O, prawie wylądowałem na czterech kołach. Właśnie chciałem powiedzieć, że na poziomie średnim to jest tak, że jak czegoś nie wywinę, czyli na przykład nie zrobię czegoś takiego, jak przed chwilą zrobiłem, to się uda to wygrać. Ale mogę przez te jeziora przejechać? Mogę, ale mnie spowalnia. W ogóle troszkę to jest dziwne, że wszystkie praktycznie zbiorniki wodne są możliwe do jakby przejechania. Czyli ten poziom wody jest, no, nienaturalnie niski, nie? Ale przy okazji mamy możliwość się pobawić. No to zwykłe jezioro, tylko po prostu taki tutaj klimat panuje, że to wszystko się takie wydaje
No znowu to samo. Aj. Jestem 1000 punktów. No jeźdź, bo zaraz się tutaj zakopię. Jeszcze nie dojadę, powiedzcie mi. Mamy 10 sekund. Dobra, udało się. Tak to jest, jak się wybiera człowiek, kurczę, RS4 na skróty. Okej, kasiory mało wpada, niestety. Ale tych kibiców, no właśnie, kibiców za to wpada dosyć sporo. Okej, dobra. Pobawiliśmy się RS4. Bardzo fajny samochód, chociaż osobiście... No, osobiście bardziej podoba mi się RS6. W ogóle fajnie RS6 brzmi. RS4 też, natomiast tutaj taki troszkę ten odgłos silnika też był. Nie wiem, też jechałem po bezrzeżach, może to jest przyczyną tego. A taki dosyć nienaturalny był ten odgłos silnika. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy jakąś jednotrutą trasę. Tu mamy pokazówkę PR, tak więc jedziemy tutaj. W pierwszej kolejności, ale teraz fajny klimat, fajnie to słoneczko świeci. Wiecie co, ja tutaj się nawet już rozpędzę, bo coś czuję, że tutaj będą jakieś właśnie fotoradary. Ale też seryjnym wozem, więc lepiej się rozpędzić za czas. Zawczasu, nie zawczasu, co ja gadam. A nie, jednak jakaś wyskocznia, nie, fotoradar, ale z wyskocznią, dwa w jednym. 168 i ile? Dwie, poproszę dwie. Gwiazdeczki. A nie ma tak dobrze. Teraz tak, tutaj mamy fotoradar. Dobra, tutaj sobie możemy na tym fotoradarze też coś zrobić. I tam będzie jakiś wyścig. Weźmiemy sobie ten wyścig. Przy okazji zmienimy auto. Więc jak zmienimy auto, też przy okazji będzie nam łatwiej zdecydowanie uzyskać większą ilość gwiazdek w tamtych fotoradarach, czy tych stronach czasowych, w zależności od tego, co spotkamy. Co tu było? Czemu ja po prostu nie przyjechałem? Dobra, mniejsza o to. Ten Jeep za bardzo, jeśli chodzi o prędkość, sobie nie ra... O, fuck! Nie wierzę! Ja naprawdę ślepy jestem, nie zauważyłem, że pociąg jedzie. Muszę w ogóle uszkodzenia włączyć. Do tego przyzwyczaiłem, że... A, to mamy mistrzostwa do rozegrania. To może nie, to jednak może mistrzostwa sobie odpuścimy. A pobawimy się... Tutaj pojedziemy i tutaj sobie coś rozegramy. Nieodkryta trasa, więc tu będzie jakiś pewnie wyścig samochodowy, więc sobie tak, pojedziemy najpierw tutaj. No i co, od kolejnego odcinka będziemy musieli pomału sobie, powiem wam... Tu jest ten fotoradar. A nie, tu jest strefa czasowa. Aha, dobra. Patrzcie, tutaj czemu mi nalicza prędkość, to była strefa czasowa po prostu. Też jest strefa czasowa, dobra, ciśniemy. Nie, 150 będzie na ten. Na dwie gwiazdki. No dałem z siebie wszystko, naprawdę. Już tym autem chyba lepiej się nie da tego tutaj zrealizować. O, dwie gwiazdki, to mi się podoba. I jedziemy tutaj. Nie, 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 nie mistrzostw. O Boże, czym oni tu będą mi kazali jechać? No już myślałem. Dobra, bierzemy po raz kolejny tego Jeepa. Skoro go kupiłem, to trzeba to wykorzystać. Trzeba tutaj jakoś mieć świadomość tego, że nie wydało się pieniędzy na marne.
Dam radę, nawet. Dokładnie. To lubię. O! R8 można by było wygrać. Fajnie by było. 5000. No czy wy to widzicie? Jak oni mnie tutaj traktują? Ja specjalnie, kurczę, chciałem mieć VIP-a, żeby dostawać jakieś większe nagrody. A tylko powiem wam, w porównaniu do Forza Horizon 2 na tym wszystkim tracę. No dobra, słuchajcie, tak więc to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, koniecznie stawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały na moim kanale. Cześć!